Michał Kobosko, witam w drugiej części debaty wprost, debaty poświęconej deregulacji zawodu notariusza. W tej części chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak notariusz jest postrzegany w Polsce, jak oceniamy go my, klienci, jak oceniamy standard obsługi, jak oceniamy koszty, które ponosimy, odwiedzając kancelarię notarialną. Jestem klientem i mam takie wrażenie, że usługi notariuszy w Polsce są drogie, że przychodzę do Państwa z umową, która jest dosyć podstawową umową, która dla Państwa jest jedną z bardzo wielu, dla mnie jest ważnym dokumentem życiowym. No i mam wrażenie, że jestem jakoś skubany przez notariuszy. Wyobrażenie, że usługi notarialne są drogie, są mylące. Oczywiście najprostsze jest porównanie między wartością tej usługi w dniu dzisiejszym, a wartością w Państwowym Biurze Notarialnym. Tam po prostu było 3% i jakakolwiek dyskusja na temat wysokości tej stawki była dopuszczalna, ale na poziomie ministra sprawiedliwości. To minister sprawiedliwości mógł zwolnić od takiej opłaty. Dziś takiego poziomu nie ma. Po pierwsze dlatego, że stawki notarialne mają określony wymiar maksymalny, a po drugie dlatego, że liczba notariuszy jest tak duża, iż cena zaoferowana przez notariusza A jest bardzo łatwo skorygowana przez notariusza B. Nie ma takiej osoby, która nie znalazłaby poziomu cenowego dla siebie wygodnego. Skąd o tym wiemy? No wiemy o tym, że ponieważ tak jak pan profesor zaznaczył, notariusz wykonuje funkcje publiczne, to i opłata ma charakter publiczny, bo jest publicznie regulowana. A więc państwo przewidziało, że dana czynność może być dla obywatela za droga. W konsekwencji każdy obywatel może zwrócić się do sądu z prośbą o to, aby Skarb Państwa pokrył należne notariuszowi wynagrodzenie. Otóż takich spraw w ogóle nie ma. Obywatele w ogóle nie zwracają się do sądu z prośbą o to, aby zamiast ja mam zapłacić, Skarb Państwa zamiast zapłacił. Obywatele nie zgłaszają się, bo być może nie wiedzą, że mają takie prawo. Myślę, że tutaj kwestia jest inna. Łatwiej jest przeprowadzić tak zwany casting na satysfakcjonującą nas opłatę z tytułu czynności notarialnej, niż przebrnąć przez drogę przewidzianą przez ustawodawcę. Natomiast odpowiadając na pytanie pana redaktora, dlaczego nasi klienci mają poczucie, że zostawiają w kancelarii notarialnej masę pieniędzy, które w ich ocenie nie są proporcjonalne do otrzymanej usługi, musimy podkreślać jedno, że notariusz jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych oraz osoba zobowiązana do pobierania opłaty sądowej należnej od wpisu do księgi wieczystej pobiera w imieniu Skarbu Państwa i w imieniu sądu te opłaty i następnie je przekazuje na stosowne rachunki bankowe. W związku z tym faktura, którą otrzymujemy wraz z wypisem aktu notarialnego, warto ją przeczytać. Warto zobaczyć, jaka pozycja dotyczy rzeczywiście wyłącznie wynagrodzenia notariusza, a jaka obciążeń nałożonych przez państwo na dokonywaną czynność. Możemy podać posłużyć się przykładem. Otóż proszę państwa, nie mam kalkulatora, bo bym wyliczył dokładnie, jakie wynoszą. Ale weźmy 100 tysięcy złotych, albo na przykład weźmy 1 000 000 złotych. To będzie bardziej przemawiało do wyobraźni. Otóż, proszę państwa, jeżeli zrobimy umowę za 1 000 000 złotych, takie umowy to się naprawdę zdarzają nie tak często i my marzymy o takich klientach, ale niestety rzadko się to zdarza. Otóż, proszę państwa, jeżeli za 1 000 000 złotych ktokolwiek sprzedaje, nie wiem, apartament, dom, willę i tak dalej, zostawił notariusza przede wszystkim 2% podatku od czynności cywilnoprawnych. 2% od 1 000 000 złotych to jest, jeżeli dobrze pamiętam, 20 tysięcy złotych. Wychodzi z przekonaniem, zostawiłem cholera 20 tysięcy złotych u notariusza. No tyle tylko, że notariusz bez żadnej prowizji te 20 tysięcy złotych przekaże do Urzędu Skarbowego. Następnie mniejsza opłata, trzeba przyznać, 200 zł za wpis do księgi wieczystej, to idzie do sądu. To też my pobieramy, odciążając nieodpłatnie Skarb Państwa od poboru tych opłat. My to robimy za darmo. Pobieramy te wszystkie daniny, nie mamy żadnych prowizji. I teraz opłata notarialna maksymalna, to znaczy nie musi być pobrana, ale nie wolno wyższej, jest o ile dobrze pamiętam, poprawcie mnie koledzy, 4700 zł netto plus VAT. No więc przepraszam bardzo, jeżeli notariusz, bo ryzykuje 1 000 000 złotych, robi za 1 000 000 złotych umowę i jego wynagrodzenie, nawet gdyby ktoś mu chciał zapłacić maksymalną stawkę,
składkę wyniesie 4700 zł, to przepraszam, nie można powiedzieć, że to jest stawka horrendalna, kładąca na kolana, jeżeli się płaci tyle za bezpieczeństwo obrotu. Notariat polski jest najtańszy w Europie. I chciałbym, przepraszam, dosłownie jednym zdaniem nawiązać do tego, o czym powiedział pan profesor Kulesza, o tej tak zwanej etatyzacji, oczywiście w cudzysłowie, no bo nie jesteśmy przecież państwowymi urzędnikami. Otóż jesteśmy absolutnie jedynym krajem w Europie kontynentalnej, który utrzymuje taki dzikie rozwiązania. Otóż wszędzie, czy to w Niemczech, czy we Francji, czy w Hiszpanii, czy we Włoszech, czy nawet po sąsiedzku w Czechach, w Słowacji, istnieje, proszę państwa, tak zwany numerus clausus, czyli państwo ustala liczbę notariuszy właśnie po to, żeby notariusze w jakimś sensie konkurowali, ale żeby nie popadali w dziką konkurencję. Pan Andrzej Malinowski, państwo jesteście usługobiorcami notariuszy i no specyficznymi, bo przedsiębiorcami, usługobiorcami biznesowymi. Czy z państwa punktu widzenia deregulacja jest rzeczywistym zagrożeniem zawodu notariusza, czy też jest szansą dla was na obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej? Po pierwsze uważam, że mamy tutaj do czynienia z poważnym nadużyciem, nazywając to wszystko deregulacją. To jest nieporozumienie. Równolegle w Polsce się toczy teraz proces deregulacji, właśnie ułatwienia, likwidowania różnych idiotycznych przepisów, które powodują, że Polska jest na przykład wielkim konsumentem papieru i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby tego. Podłączono pod to deregulację. Podejrzewam, że ja nie szukam teorii spiskowych tutaj, jak pan poseł Rozenek, że to powiedzmy instytucje finansowe, ale uważam, że poszliśmy na coś innego. My mamy bardzo ciekawe podejście, jak gdzieś jest podobnie i na przykład zmieniono, ułatwiono dostęp do zawodu w innych krajach, no to my musimy to robić tego. Proszę państwa, 5 przyniosłem tą swoją opinię, którą podpisałem właśnie do ministra Królikowskiego 5 kwietnia, kiedy były pierwsze koty za płoty. I tam na temat notariatu, twierdząc, że to jest rzeczywiście nieporozumienie włączenie akurat notariatu do tej całej tutaj operacji, napisaliśmy jedno z bardzo ważne zdanie. Tam były 3 zdania, ale to jedno państwu przytoczę. Akt notarialny jest aktem prawnym, który ma gwarantować pełne bezpieczeństwo stron przystępujących do niego. Gwarantem tego bezpieczeństwa ma być notariusz dysponujący odpowiednią wiedzą i przygotowaniem. I to jest, proszę państwa, kwintesencja naszego podejścia do tej całej sprawy. Proszę państwa, wręcz nawet mogę państwu powiedzieć, że w ramach tej deregulacji my się domagamy od państwa polskiego, żeby cały szereg operacji, czynności prawnych, czy też decyzji, które podejmuje nasze najbardziej kulawe w Europie sądownictwo, zostało przeniesione właśnie do notariuszy. Więc moim zdaniem, ja bym was bardzo mocno w tym wspierał, żeby w ogóle z tego całego obszaru tej tak zwanej w cudzysłowie deregulacji wyprowadzić kwestię notariusza, ale porozmawiać z ministrem może nad nowelizacją albo napisaniem ustawy o prawo o notariacie. I w ten sposób spróbować do tego przejść. Co do naszej woli zmian, panie prezydencie, otóż notariat wcale nie jest przeciwny zmianom i nie chce utrzymania, tylko status quo. Podam przykład. We wrześniu 2010 roku Krajowa Rada Notarialna uchwaliła projekt zmiany ustawy prawo o notariacie, ale taki, który miał być propozycją. Złożony został do Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie chcieliśmy tam wcale wzmocnienia władzy samorządu, bo zdajemy sobie sprawę, co państwo proponuje? Chcieliśmy wzmocnienia kompetencji ministra przy powoływaniu notariuszy, żeby jego rola nie ograniczała się tylko do sprawdzania ilości załączników, które trzeba dołączyć do wniosku, żeby mógł ocenić tak zwaną rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu przez kandydata, ponieważ niestety, nawet negatywne opinie Krajowej Rady Izb Notarialnych, które dotyczą kandydatów na notariusza, nie muszą być brane pod uwagę przez ministra i nie są brane pod uwagę. Prowadzi to do tego, że niestety dopiero po roku, 2 czy 3 takie osoby na skutek negatywnych wizytacji zostają, jest możliwe ich odwołanie. To jest jedna z propozycji z tego projektu. Pan profesor Kulesz. Ja chciałem powiedzieć o takiej rzeczy. Trzeba zrozumieć, że minister ma problem. Ma tam 1000 czy 2000 ludzi, którzy ukończyli aplikację, dobijają się do zawodu, do czego mają prawo, a bramka jest zamknięta czy przymknięta, wąsko. Ale jeżeli przy pomocy sztandaru deregulacji chce się załatwić tę konkretną sprawę, to jest nie fair. Trzeba powiedzieć, to jest sytuacja przejściowa. Taka jest, taka się narobiła, ponosi za nią winę ktoś tam w przeszłości, kto te drzwi otworzył jednorazowo za szeroko.
Więc zajmijmy się problemem tego 1500 ludzi, ale nie czyńmy, jak to się mówi, cnoty z konieczności i nie otwierajmy dostępu do zawodu, bo ten zawód po prostu za chwilę zniknie. Trzeba uchwalić przepis przejściowy dla tej grupy ludzi, która ma pewne prawa. Państwo jest winne przez poprzednią deregulację, że tych praw nie może zrealizować. Natomiast nie wmontowywać w to jakby całego tematu ewentualnych zmian strukturalnych czy innych samorządu notarialnego i rynku, na którym to działa. To znaczy, no nie można, to jest takie przykrywanie wpadki państwa. I ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Jest problem, trzeba powiedzieć otwarcie, jest. Spróbujemy go załatwić, bo go mamy, ale nie tak, żeby co roku przychodziło do zawodu kolejnych 2000 czy 3000 notariuszy, bo wówczas tego zawodu nie będzie. Zgoda. Proszę Państwa, jaki powinien być notariat, bo zmierzamy do takiego finału. Proszę Państwa, notariat XXI wieku, bo to użyjmy sobie takiego eufemizmu. Otóż powinien być przede wszystkim nowoczesny w działaniu, ale niezmienny w wartościach. Czyli w pełni popieram to, co powiedział pan poseł Kalisz. Deontologicznie musimy być silni i musimy być bezpieczni dla obywateli. Co proponowaliśmy? Proponowaliśmy, proszę państwa, żeby podać konkret, żeby to nie były ogólniki. Proponowaliśmy rozwiązania takie, jakie zostały przyjęte w ustawie komorniczej. W ustawie komorniczej minister ma pełni władzę nad tworzeniem nowych stanowisk komorniczych i jeżeli uzna, że to za stosowne i spełnione są przesłanki ustawowe, czyli jest potrzeba rynku. I teraz chodzi o to, żeby minister miał możliwość w miarę, czy to się pogłębia kryzys, czy wprost przeciwnie, gospodarka kwitnie, rośnie ilość gwałtownie czynności notarialnych, żeby miał możliwość wtedy w oparciu o takie przesłanki regulowania ilości notariuszy. Ale chodzi o to, żeby minister w ogóle miał możliwość regulowania ilości notariuszy. W tej chwili przepisy w ustawie są takie, że minister, choćby był całkowicie przekonany, że ktoś się nie nadaje do zawodu, to jeżeli tylko ten ktoś spełnia wymogi formalne, musi go powołać na stanowisko notariusza. To jest absurd. Nie ma czegoś takiego w Europie. I nasza propozycja jest taka, nie żebyśmy my mieli większą władzę w powoływaniu notariuszy. To jest już przeszłość. Nikt tego nie chce od wielu, wielu lat. My chcemy wzmocnienia władzy ministra, żeby minister mógł powiedzieć, na razie notariuszy nie trzeba. Teraz powołamy kolejnych 10. Gdyby minister był konsekwentny w tej deregulacji, to on sam staje się kompletnie zbędny. Zdanie puentujące. Takie instytucje jak notariat są po to, żeby spełnić określony cel, czyli zapewnić bezpieczeństwo majątków obywateli, a nie po to, żeby zapewnić pracę rzeszom produkowanych w nieograniczonych ilościach absolwentów wydziałów prawa. Pytanie, dobrze, czy państwo jest zainteresowane, żeby zapewnić bezpieczeństwo majątku obywateli? To jest pytanie chyba najważniejsze. Drodzy państwo, musimy kończyć. Ja serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. To była przed chwilą puenta ze strony branży notarialnej. Moja puenta jest taka, że słuchając państwa mam wrażenie, że kolejny raz rozmawiamy o deregulacji bez deregulacji. I to jest prawdziwe pytanie i prawdziwa wątpliwość, którą muszę mieć ja jako obywatel. Czy rzeczywiście te zawody będą uwolnione? Co oznacza realne uwolnienie? I czy oznacza dla mnie szczęście, zysk, korzyść, czy też zwiększone ryzyko? To jest prawdziwy problem. Dziękuję bardzo. Michał Kobosko.